Zdrowia, szczególnie dla wolnych ludzi. No, coraz mniej wolności jest w każdym razie przy poruszaniu się ludzi wśród ludzi. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, w Chinach teraz jest tak, że żeby dostać telefon, no to trzeba przyjść i, no i ustawić się do tego telefonu. Telefon zrobi zdjęcie pójdzie do komputera, do bazy danych, no i wtedy będzie można dostać ten telefon. To jest od końca listopada, także od niedzieli już ludzie będą w zasadzie, no, zapisani gdzieś. Gdzie będą zapisani? No wiadomo, gdzie są zapisani. W głębokim Urzędzie Bezpieczeństwa, gdzieś tam. No, Urząd Bezpieczeństwa, państwo, politycy, komuniści tłumaczą, że to trzeba wziąć w zasadzie, zlikwidować spekulacje, no i handel kartami. No, dlaczego ludzie spekulują i handlują kartami? No to jest i inna sprawa. No już nikt na to nie odpowie. No ale jest problem. Do tej pory to jeżeli Chińczyk chciał kupić telefon, no to przychodził, pokazywał tylko tam dowód osobisty, miejsce zameldowania, no bo tam w Chinach cały czas mają miejsce zameldowania. To jest taki komunistyczny system. Także jeżeli ktoś jest zameldowany w Beijing, no to raczej w Szanghaju nie pomieszka legalnie, bo go nie zameldują. Jeżeli jest ze wsi, to tym bardziej go nie zameldują ani w Beijing, ani w Szanghaju, ani nigdzie indziej. No nie mówiąc o Hongkongu, bo Hongkong to w ogóle jest inne państwo, pomimo że jest jedno państwo, to jest inne państwo albo inny system. No i biorą się za te sprawy i Chińczycy w sumie są jedni z najlepszych w rozpoznawaniu twarzy. Także idąc na ulicy, no to ciągle ludzie są sprawdzani, no i później cały system, ten rozpoznanie tej twarzy to wyłuskuje, szuka najróżniejszych tam, no mówią, że przestępców, tak, no ale również jakiejś opozycji, jakiejś ktoś, kto krytykował, ktoś miał jakąś negatywną opinię przeciwko komunistom. Najwięcej tych kamer, no to jest w tym wschodnio-zachodnich rejonach, czyli tych w kierunku Europy, no bo tam jest najwięcej tych muzułmanów. No i muzułmanie to niestety no robią ataki terrorystyczne nieustannie, no i Chińczycy ich w zasadzie ścigają. Problem jest taki, że tych linii telefonicznych, kompanii telefonicznych, no to są trzy kompanie, to jest China Telecom, China Mobile i China United, także, ale one wszystkie są pod przykrywką państwa, tak, no bo to wszystko jest państwowe, niby no tam nie ma prywatnych firm. To wszystko jest jednopartyjny komunistyczny system, no i gospodarczy jest również. Nic nie powiedzieli na temat tych ludzi, którzy mają już te telefony, no ale prędzej czy później, znając życie, no to te telefony będą, kiedy będą odnawialne, czy kiedy będzie trzeba kupić jakąś nową kartę, czy coś nowego, no to na pewno ich twarze będą musiały wejść do systemu. No i wtedy jak wchodzą do systemu, no to ta inteligencja komputerowa, no to jest w stanie przelatywać w sumie i Google, i Facebooki, no i YouTube, i nie YouTube, wszystko w zasadzie to twarz jest rozpoznawana, no i wtedy to już w złych rękach, no a z reguły w jednopartyjnym państwie to są złe ręce.
No nie jest to proste, nie jest to takie proste. Ludzie też no w wielu miejscach jak dają powiedzmy roczny taki bilet wejścia, czyli taki pasy roczny, no to starają się dać zdjęcie, czy żądają zdjęcia, no ale to i wszędzie jest, tak? Jak się w sumie to taki dowód osobisty, można powiedzieć, ludzie też się denerwują z tego powodu. W Chinach jeszcze nie dość, że jest tych kamer od groma i ciut, no to teraz jeszcze wsadzają takie mikrochipy elektroniczne i anteny do rozpoznawania tego, bo właśnie też w tym najbiedniejsza prowincja w Chinach, Guizhou, zaczęli kraść krowy, także tam jednak musi być bida z nędzą, jeżeli ktoś jest skłonny iść i kraść krowy, szczególnie w takim państwie, powiedzmy, policyjnym i z takimi ludźmi, którzy prędzej czy później oni wiedzą, kto jest złodziejem. No ale ta prowincja wydała prawie 3 miliony dolarów. 3 miliony dolarów to jest około 5% z ich budżetu z tej prowincji. Na tysiąc właśnie tych chipów, które wkładają tym krowom i czy tam bykom, i jest jeszcze 400 tych najróżniejszych stacji, które w zasadzie sprawdzają, co się dzieje z tymi krowami. Także nie dość, że ludzie na ulicach, państwo czy urząd bezpieczeństwa wie, gdzie ludzie są na ulicy, w każdym miejscu, no to nawet i krowy, czyli mniej roboty, jak taką krowę ukradną, no to od razu zaprowadzi ich do złodzieja, no chyba, że złodziej wie, gdzie to jest i prędzej czy później zabije tego zwierzaka, sprawdzi, gdzie jest ten mikrochip i go usunie. Także jest kompletne sprawdzanie całego społeczeństwa. Anglia też nie jest tak wspaniała, jakby się wydawało. Na dzień dzisiejszy to tam jest 10 milionów kamer i to jest jedna z największych ilości w zasadzie w krajach cywilizowanych, zachodnich, powiedzmy. No i jest to bardzo duże. Sklepy to wszystkie mają, najróżniejsze mole, nie mole, kasyna, no to w zasadzie mają te wszystkie kamery. Do tego dodają ten program rozpoznawania twarzy, no i już jest duże rozwiązanie, tak? Jeżeli właściciele, powiedzmy, chcą wynajmować mieszkania, no to tak samo ktoś wchodzi, składa aplikację, tam rozpoznaje, no to ktoś może powiedzieć, no tak, tych wszystkie elementy, czy wszystkich ludzi, którzy powiedzmy nie płacili czynszu i gdzieś ich wywalili, no to nie będą im oferować znowu tego mieszkania. No i sklepy, najważniejsze to jest dla sklepów, że po prostu złodzieje od razu rozpoznaje to na miejscu, także każdy normalny człowiek powie, no dlaczego nie, tak, dlaczego ich tam nie pilnować, dlaczego ich nie ścigać, ale jednak przechodzi zawsze takie dobre intencje, no to jak to mówią, piekło jest wybrukowane dobrymi intencjami i później się kończy, że już jest ściganie czy pilnowanie całego kraju. No ludzie, ci, którzy kupują te listy tych podejrzanych, czy w sklepach, powiedzmy, rozpoznają, kto przychodzi kraść, no mówią, że statystycznie to pomaga, że te firmy, które zakładają te kamery i mają, rozpoznają tych ludzi, którzy ewentualnie mogliby ukraść, bardzo często z jakichś powodów, po prostu w tej Anglii, no to kradli jakieś duże ilości po prostu mięsa prosto z lodówek, no ale to chyba musieli kraść je na wydrę, że wkładali do wózka i na chama wychodzili, no bo trudno powiedzieć, żeby ktoś wyjął 10 czy 20 kilogramów mięsa, sobie wsadził gdzieś pod sukienkę czy w spodnie. No i jeszcze sprawdzają przy wejściu
rasę czy narodowość, można powiedzieć, ludzi. No i mówią, że to jest tylko ze względów marketingowych i rynkowych, że to pomaga popatrzeć, co mają kupować. No ale wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że pewne grupy społeczne, pewne grupy, które powiedzmy zamiast się zasymilować, no to po prostu robią to samo, co robili przez całe lata w tych swoich starych krajach. No nie jest wesoła sytuacja, Pomaga to na pewno te wszystkie prywatne kamery, jeżeli jest jakiś zamach, jeżeli ktoś idzie i sprawdza, przegląda te taśmy, no to jest w stanie połączyć te wszystkie kroki bandziora, czy terrorysty, czy ktokolwiek, kogokolwiek innego. No a teraz niedużo brakuje, żeby te indywidualne biznesy, prywatne kamery, państwowe kamery, rządowe kamery i wszelakie kamery połączyć w jeden wielki sieć obserwowania. No. Jak daleko to jest zaangażowane? No, przypuszczam, że jest zaangażowane. Jest zaangażowane. Wszyscy na tych Chińczyków nawijają, ale przypuszczam, że we wszystkich innych krajach też to się dzieje. No, w sumie, jak ktoś ma dostęp do numerów telefonów, no to Urząd Bezpieczeństwa wie, gdzie ludzie są w danym momencie, jeżeli telefon jest włączony i wszystkie te ruchy, które ludzie chodzą, no to są automatycznie rozpoznawane, bo te anteny jednak wysyłają ciągle te powiadomienia i można z dużą precyzją zobaczyć, kto się przemieszcza, czy się przemieszcza z miasta do miasta, czy z ulicy na ulicę, czy z kraju do kraju i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś patrzyli na karty kredytowe, gdzie są obciążane. No teraz już karty kredytowe to są mniej popularne bezpośrednio, no bo dużo jest kupowanych przez sieć. No ale wielki brat czuwa. Część już sugeruje, żeby zlikwidować gotówkę, no to jeszcze będzie więcej brat czuwał. Kompletna kontrola, gdzie człowiek sobie nie wyobrażał aż czegoś takiego 5, 10, 20 czy 50 lat temu. No 50 lat temu to na pewno, no ale nawet 10 lat temu to trudno sobie było wyobrazić, do jakiego momentu szpiegowania czy pilnowania normalnych obywateli. No i to jest najciekawsze, że obywatele nie bardzo się sprzeciwiają. W Anglii, no to się zaczęło tam od lat 50., 60., 70., kiedy była ta irlandzka armia republikańska, która w zasadzie walczyła o ten Belfast, o tę Irlandię Północną, która należy do Anglii, także, że powiedzmy ta Irlandia Północna, no to z Belfastem, to nie jest normalna ta Irlandia. No i oni, było bardzo dużo zamachów, wojna w zasadzie taka wewnętrzna była. No i od tego czasu właśnie te pilnowanie, ludzie się, Anglicy się przyzwyczaili, no i teraz jest do tej pory 9-11, czyli też zamach w Ameryce też przyspieszył, czy jakoś zezwolił w myślach ludziom, żeby się zgadzali z tą super wielką, wielkim szpiegowaniem. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz też, dziękuję bardzo, serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. Wysyłaj, polecaj gdzie możesz, wrzucaj na Facebook, na wykopy i do następnego codziennego zdemonetyzowanego filmiku.